Wycieczki. Właściwie cały dzień spędziliśmy na barzingu, smażingu, żeśmy tutaj zjarali od słońca. O dziwo dałam radę ten dzień jakoś wytrwać, ponieważ no, wypoczynek to nie jest, że tak powiem, moja ulubiona forma spędzenia urlopu, ale udało mi się dzisiaj znaleźć jeden punkt wycieczki, tak żeby się mogli urozmaicić ten dzień, żeby nie było tylko odpoczynku, a także trochę aktywności. I ja tutaj chciałem wchodzić na górę, jest tutaj prawdopodobnie około 600 schodów i to zapewne to przeliczy i da wam znać, jak już będziemy na górze. Wydaje się być hardkorowe to wejście. Sporo. Ale schody. Trzymamy się kilka razy po drodze, jak trzeba będzie. Idziemy zobaczyć, jakie są widoki na górze i miejmy nadzieję, że nam się zobaczyć. Bo tak staraliśmy się tą godzinę wygrać. Także zobaczymy. Oczywiście schod na kantury. No i widzimy się na górze. Jeszcze nie wyszliśmy, ale pokażę wam flamingi. Jeden flaming, drugi, trzeci, no ten to już w ogóle wersja na bogato, bo z jakimś, nie wiem, cykinami, brokatem, czymś takim. O, tu jest taki maluśki flamingek. Ręcznik we flamingi. Także jakbym miała tutaj wszystko kupować z flamingami, normalnie bym zbankrutowała. Swojego dużego flaminga nie wzięliśmy, bo zajmuje nam praktycznie cały bagaż. No i nie chciało nam się go tachać, ale może skusimy się tutaj na tego z brokatem. O Boże, ja już dotarłam, zasapana, ale dotarłam. Powinnam biec jak Rocky Balboa, ale o kurde, tyle schodów, że masakra, ale chyba dotarłam do końca. Ekipa jeszcze idzie. Gdzieś tu nawiązali już kontakty. O Boże. Źłego wody i przejdziemy się w koło zobaczyć, co tam widać. Jesteśmy na górze, idziemy do polecanej miejscówki widokowej, bo tutaj już, że tak powiem, dotarliśmy na maksa, ale niestety budynki nam zasłaniają to, co najpiękniejsze. Michał, ile było schodków? 467. No, czyli pani z Twój nas szukała. Także nam podała bardziej wersję hardkorową, także jakby ktoś z Was chciał wejść, to nie jest tak źle. Bardziej optymistycznie. A no chyba, że tak. Chyba, że od samej plaży. No cóż, to faktycznie cięższa trasa, ale no ile wchodziliśmy? 10 minut, tak? Mniej? No jakoś tak mniej więcej. Ale zmachałam się. Nie mówię, że nie. Dobra, idziemy dalej.
czwarty dzień wycieczki. Spędziliśmy go już na plażowaniu. Myśleliśmy, że uda nam się dzisiaj pojechać na wycieczkę, żeby zobaczyć delfiny. Właściwie na razie czekamy. Zobaczymy, czy się uda. Jesteśmy na liście rezerwowej, także trzymamy kciuki, żebyśmy mogli zobaczyć delfiny. Jak widzicie, jest wietrznie, ale ma to duży plus. Można chociaż jakoś wytrzymać, bo jest jutro masakryczne. Także do zobaczenia. To nie jest słomka chyba, co? Czy jest? A wyglądały trochę jak patyczki. Tylko to z jedzenia. W oczekiwaniu na delfiny gramy sobie w Monopoly. Czy kupuje Wenecję? Oczywiście, że kupuje. Michał, twój ruch? Kucharz, Michał. Czemu masz taką fikuśną czapkę? Żeby się nie spalić słońcu. Dobra, weź jedną na naszą dwójkę, nie? Tylko będzie na sklep, bo tak głośno. Weź jedną na naszą dwójkę. Simonia poszła, kupiła jedną sangrię na naszą dwójkę. Jedną, jedną. Dał mi kartę, powiedział, na górze, na pokładzie można płacić kartę. No to poszła. Dobrze, ciuchów nie mają. No i się pytam na górze dla pewności pana, czy można płacić kartą. Powiedział, że tak, a o 10 euro. No to mam zagwozdkę, mówię, no co? Jedna sangria chyba 5 euro kosztowała. Czy ci
jakieś, sobie nie wiem ile, ale to też nie za dużo. To nie wiesz, że zapłaciłaś w ogóle? Nie wiem, ale mam rachunek. Nie mam, bo to bytem. Super, poszła kupić, nieważne ile, zapłaciła i wyszła. Właśnie tak. Mówię, dobrze, mówię, no to biorę te dwie sangrie. Problem był taki, że miałam dwie ręce, znaczy nadal mam dwie ręce, ale musiałam jeszcze zejść po schodach, a tutaj buja strasznie. No i tak trochę się bałam, że albo wyleję na kogoś, kto siedzi na tych schodach, tą sangrię, albo że polecę sama do przodu i będzie po tych drinach zmarnowane 10 euro. Ale udało się, nawet się nie oblałam, jak nigdy. Zawsze kawę, herbatę, jak niosę, wyleję, a tutaj drinka nie. Michał mówi, że dlatego, że było cięta. Bo trochę mi siekło, nie ukrywajmy, trochę mi siekło. Na tych falach mnie tak to buja. Wiesz, jakbyś buja takie rzeczy, tego nie wrzucisz na YouTube'a. A czemu nie? Przecież to ludzkie zachowanie, to bez przesady. I tak szłam z tymi dwoma sangriami i Michał mówi, halo, halo. Ile miałaś kupić? Miała być jedna. A ja tutaj nie poświęcenie, mamo ze schodów nie spadło. Właśnie. Ale na pewno się nie zmarnuje. Miejscowość nazywa się Pagera. Mamy przerwę w powrocie do naszego portu. Całkiem przyjemnie to wygląda. I jakby mieli lepszą plażę. Tu ogrodzone bojki, widać gdzie można pływać. W kolejce czeka żółta łódka, żeby wyładować swoich. Pewnie zaraz lecimy dalej.